Trzeba uważać, bo tylko nas podsłuchują, nie pogadują. Sobie nagrajmy. To lepiej sobie coś nagrajmy. Widziałam jakiś taki żart. Tylko podsłuchują, mówi ten, co ma takie wielkie ucho. I obgadują, mówi ten, co ma takie wielkie usta. Ale my czasami lubimy sobie poplotkować, co? Czasami. To chyba takie ludzkie. Takie ludzkie. Prace takie normalne. Dziewczyneczki moje kochane, no jak tam te potrawy wigilijne? Coś już robicie? Czy w ogóle wszystko jest jeszcze w powijakach? Wracamy z programu i do kuchni biegniemy, tak? Nie, ale ja słyszałam, że wróżki to potrafią wyczarować ze stoliczku, tak, nakryj się. W kuchni magia jak najbardziej. Magia, tak, musi być. Magia ziół, magia zapachów, smaków. Przypraw, oczywiście. Tak jest. Batka, dobrze dzisiaj wszystko? Bo taka coś smutna mi jesteś, czy nie? Dobrze wszystko, tylko ja bym chciała Państwu udzielać takich fajnych, pozytywnych odpowiedzi. Ojej, się nie da. Rozumiem, ciężko było dzisiaj troszkę. Troszkę smutno. O, ale mam nadzieję, że zaraz się coś się, no niestety, no taka Wasza rola, no jesteście też psychologami, jesteście terapeutkami, ludzie dzwonią do Was po pomoc, po radę, co robić? Staramy się pocieszać, dajemy skrypty runiczne, dajemy runy, dajemy uśmiech, dajemy słowa pocieszenia, tylko co możemy, tym wzmacniamy i staramy się, żeby ludziom się żyło naprawdę lepiej. To ja dzisiaj daję Wam energię, dobro. Wierzcie, wierzcie. Doładowuję, bo tam na górze fajne rzeczy się działy. Złapałam trochę światła. Będzie dobrze. Wszystkiego najlepszego, bo nie wiem, czy się spotkamy jeszcze. Wesołych świąt, a tymczasem zapraszam na podwójną moc. Tylko Wezo TV.